po melodii prezentuje Mama Lama. Ta Dorotka, ta Malusia, ta Malusia tańcowała. Dokąd? Ta Malusia, ta Malusia tańcowała. Pozwól rozwijać się wyobraźni twojego dziecka. Tylko dobra muzyka w aplikacji po melodii. Pobierz i wypróbuj za darmo. I dobrze jest się inspirować, co kto robi i jakie ma pomysły. Czy dzielicie się mąż po polsku, ty po angielsku, czy obydwoje mówicie? Wgraj sobie słownik na swojego smartfona. You better not talk, you better not talk, you better not talk, I'm telling you why. Wiesz co, no, twój angielski jest dziwne. Jakiś taki angielski słaby. Nie wiem, czy to w ogóle zadziała. Nastaw się na swój własny rozwój. 7 kroków do dwujęzyczności. Dzisiaj będziemy mówić o tym, jak w 7 krokach dojść do tego, aby wychować swoje dzieci dwujęzycznie. Oczywiście brzmi to prosto, ale też to jest proste, więc let's do this. 1. Pogadaj z mężem. To jest bardzo ważne, dlatego że musicie być w tym razem. Jeżeli ty będziesz chciała wprowadzić dwujęzyczność, a twój mąż będzie cię wyśmiewał albo coś, nigdy ci się to nie uda. Więc pogadaj z nim, powiedz, że masz taki pomysł, wciągnij go w ten pomysł i zróbcie to. Utoruj sobie ścieżkę i porozmawiaj ze znajomymi i z rodziną. Czyli jak zrobisz to wcześniej, to będziesz miała lepiej, po prostu. Czyli uprzeć ich. Wiecie co? Będzie chyba trochę dziwnie, bo zastanawiam się nad tym, czy by może nie wprowadzić dwujęzycznego wychowania. I oni wtedy, o dziwnie, no nie wiem, ale jak zaczniecie przy nich mówić, to już was nie wyśmieją aż tak bardzo. A może nawet będą was wspierać i oczywiście w zależności od tego, jakie macie relacje, myślę, że dobrym pomysłem jest też poproszenie ich o to, żeby was dopingowali, jeżeli znajdą jakieś fajne materiały po angielsku, to żeby wam podsyłali i oni też będą czuli, że robią to razem, że mają też dobry wpływ na wasze dziecko. 3. Trzeba ustalić swój program działania. Jak będziemy to wprowadzać? Czy może jeden dzień, czy zaczniemy może od czytania bajek po angielsku, czy może filmiki tylko po angielsku? Czy dzielicie się mąż po polsku, ty po angielsku, czy obydwoje mówicie, czy jeżeli mówicie obydwoje do dzieci, to czy mówicie też między sobą? Koncepcja. Trzeba to wszystko ustalić, żeby wiedzieć, jakim programem jedziemy. 4. Trzeba zacząć gromadzić materiały. Nie trzeba, ale ułatwi wam to życie. Czyli zapisujecie sobie fajne bajki, linki, animacje. Idziecie na strony internetowe z jakimiś bibliotekami, gdzie sprzedają książeczki po angielsku, zamawiacie... Księgarniami raczej. A co ja powiedziałam? Bibliotekami. I zamawiacie jakąś pulę książek, żeby mieć coś w ręku. Od czegoś zacząć. Jakiś props. To wam bardzo ułatwi. Piosenki sejwujecie sobie na YouTubie albo wchodzicie na www.pomelody.com i po prostu subskrybujecie i macie tam dostęp. Tak, wszystkie tam. Te takie triki ułatwią wam bardzo wprowadzenie dwujęzyczności w wasze wychowanie. 5. Znajdźcie grupę ludzi, którzy robią to samo co wy. Społeczność na Facebooku na przykład. Czasami są takie grupy dwujęzyczność w Poznaniu. Mamy coś tam. I wtedy możecie się spotkać naprawdę w życiu. W rzeczywistym. I wy kawka, a dzieci bawią się i rozmawiają, miejmy nadzieję, po angielsku. To jest nie tylko w rzeczywistości, bo jeżeli nie macie takiej możliwości, bo jesteście na przykład z mniejszego miasta, możecie też po prostu dołączyć do takich grup na Facebooku, które się w tym wspierają i pomagają sobie, wymieniają pomysły. Możecie też dołączyć do grup, które nie są bezpośrednio związane z dwujęzycznością, ale z nauką angielskiego, po to, żeby właśnie czerpać i po to, żeby wiedzieć, że ktoś uczy angielskiego, a może ma dziecko, a może jeszcze nie jest w grupie dwujęzyczność, ale coś tam. Więc na przykład taką grupą jest angielski przez muzykę, albo nauczyciele angielskiego, po prostu grupy na Facebooku, które was wspierają. 6. Nastaw się na swój własny rozwój. Nawet jeżeli teraz nie masz jakiegoś świetnego poziomu, albo nawet jeżeli masz świetny poziom i tak nastaw się na to, że nie będziesz czegoś umiała lub wiedziała. Idziesz sobie na Pinterest i zapisujesz na przykład, są bardzo fajne jakby pomoce do uczenia się takich słówek, o których byś nie pomyślała. Takie grafiki, całe tablice. Ja na przykład po prostu mam osobną tablicę z rzeczami dla mnie na Pinterestie, związanymi z językiem angielskim. Na przykład, jak jest kroić, a jak jest siekać, a jak jest coś tam. Tarkować. Kolejną rzeczą, jaką możesz sobie zrobić, wgraj sobie słownik na swojego smartfona, tak żebyś mogła szybko sprawdzić to, co jest ci akurat w danej sytuacji potrzebne po angielsku. Inspiruj się. Inspiruj się, dołącz do grup albo na przykład subskrybuj ten kanał, dlatego że inspiracje są ważne, bo traci się trochę taki dryg, zacięcie do tego w pewnym czasie i dobrze jest się inspirować, co kto robi i jakie ma pomysły. Tak, w pewnym momencie już zaczynasz się powtarzać, słówek ci brakuje, pomysłów ci brakuje, masz już takie... Więc wtedy dobrze jest po prostu znaleźć
bardzo dużo jest w sumie blogów o dwujęzyczności. Blogi typu My Blog, Power of Melody Blog, gdzie znajdziecie inspiracje na angielskie materiały i po prostu nasz kanał, no, nasz kanał też. Ja też będę prowadziła kanał, lub pojawi się to tutaj, gdzie będę po prostu pokazywała skrawki mojego życia. Jak to mówienie po angielsku do dzieci wygląda po prostu w rzeczywistości. Wtedy macie jakieś porównanie. Aha, to co robię nie jest niczym, albo nie jest głupie, ona robi to samo. I tak naprawdę gwiazdka to jest nie poddawaj się. Nawet jeżeli masz gorszy dzień, nawet jeżeli ktoś ci powie, wiesz co, no twój angielski jest jakiś taki angielski słaby. Nie wiem, czy to w ogóle zadziała, nie wiem, nie słyszałem nigdy. Zadziała. Jeżeli się z tym męczysz, inna sprawa. Ale jeżeli masz do tego przekonanie, nie poddawaj się. I tak naprawdę to tyle. Jeżeli podobał się Wam ten filmik, albo macie ochotę na takie filmiki, gdzie w takich krótkich stepach pokazujemy Wam step by step, jakby co robić i gdzie szukać inspiracji i jak to robić, to piszcie, wpisujcie w komentarzach Wasze pomysły i my poczytamy. Bye!